Cześć, ja jestem Juno, a przed nami kolejny odcinek z serii Zagrajmy w Stalker Czyste Niebo. Tutaj cel niby jest jasny, bo mamy tam się przedostać. Tylko, że... No właśnie, pytanie, gdzie, jak dokładniej? Trzeba tutaj chyba trochę ruszyć naokoło. Tego, co mi się udało sobie przypomnieć, bo właśnie w poprzednim odcinku trochę się z tym namęczyłam, a jednak sprawa aż taka skomplikowana nie jest, bo właśnie wystarczyło tędy się troszeczkę wrócić i można działać spokojnie. Dobra. Tutaj to być dłużej raczej nie chcę. No i właśnie dobrze byłoby w te bąble nie paść. Chociaż to nie jest aż tak skomplikowane, bo one w zasadzie są nieźle widoczne. No a to jest silniejsze ode mnie. Niby wiem, że w tych skrzynkach prawie... Znaczy niby wiem, że w skrzynkach nic nie ma, ale jakoś tak wolę sobie to sprawdzić na pewno, żeby potem nie mieć wyrzutów sumienia, że a może jednak? Wow, jakiś bardzo zniszczony autobus. Tak z problemami małymi się przedzieramy przez to wszystko. Ale kroczek po kroczku i w końcu mimo wszystko coraz bliżej celu. Wow, no jak ja kocham ten klimat, naprawdę. Tak dawno ogólnie nie grałam w serię Stalkera, że odkrywanie jej na nowo jest czymś wspaniałym. I właśnie dlatego cieszę się czasem, że no mimo wszystko nie mam czasu grać tyle we wszystko, co bym chciała. Bo jednak właśnie... takie potem nowe, prawie na ślepo przechodzenie jest czymś wspaniałym. A no właśnie tutaj już zmasowany atak. Już mi tu będą kombinować, jak mnie urzuci. Au, prawdopodobnie. I to całkiem nieźle pójdzie. O nie, granatowe, jak oni mnie ganiają kąta w kąt. No, pozycja to jest beznadziejna ta tutaj. No, cholera. No, jej, jeszcze, no właśnie, granaty. Nie przeżyją tego tak jak bym sobie życzyła. Dobra, trzeba chyba będzie dojść jakoś tam do środka, możliwie. Aha, dobra, nie. To było. Ojej. Właśnie. Wow! Nie. Wynoszę się stamtąd. O kurze. No ale tutaj właśnie oni sobie granatami będą radzić. Mhm. Nie no, źle to rozegrałam, bardzo źle. Boję się jakiekolwiek te szybkie zapisy robić, bo właśnie bardzo łatwo jest w złym momencie zapisać. I potem będzie po mnie. Dobra, troszeczkę przycichli. Na tylko moment, jak widzę. A masz stopę, a masz. I kolano, i już nie wstawaj. Dobra, o kolejnego mniej. Oho, oho, ktoś tu jest chyba blisko. Dobra, biegnie i już nie stanie. Co, leci jakiś jego kolega na pomoc? Przykro mi panowie, ale ze mną tu nie ma żartów. Kolejny, który... O, widzę ruch na górze. Także teraz muszę uważać dokładnie na
wszystkie strony w zasadzie. Góra, dół, te... No, co to? Wow, 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 nie, 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 nie. No właśnie, dobrze, że przed chwilą zapisałam jednak. Tak, nie przyszło mi do głowy, że nagle ich się tam zbierze całe mnóstwo. O, rany. Tak, no tutaj trzeba już myśleć bardziej może taktycznie. Dobra, pozwolę im chyba tak powoli tu wychodzić. Tyle. Troszeczkę jedzące, tak. Dobra, widzę, że strzelają, ale wciąż nie wychodzą. Może któryś przeładowuje? Nie. Dobra, niechże puści któryś z nich serię. No, kiedy będzie się przeładowywać? Co? Okej. No i teraz znowu. O, strzał, jacy oni są pomysłowi. Ojejoj. Dobra, wystrzelał się pan. Nie wiem, czego ustrzeliłam. Na kropkach to tak na minimapie wygląda, że raczej nie bardzo. Przynajmniej zaniechali głupiego pomysłu rzucania na tych granatów, jeśli się to da. Dobra, ten padł. Biegnie kolejny, nie? O, jest na górze jakiś. Dobra, to... A, nie tylko na górze, tutaj też. Dobra. Aha, super. Zacięta broń. Uwielbiam. Tak. Dobra, na razie wgląd tam na górę. Aha. Tu ktoś będzie pewnie zaraz szedł. No, widzę, że i w środku się ktoś czai. Na górze nie bardzo. Tak, dotarło do nich, że trzeba tutaj się troszeczkę do mnie popatygować. Ktoś idzie, słyszę chyba. A, tak, tak, tak. Dobra, trochę oberwałam. Ale to nic w sumie. Tak. Te bandaże niezbyt działają, chyba, jak widzę. Jej, tak, tak, tak. Teraz trochę lepiej to wygląda, ale też jakoś niesatysfakcjonująco. Dobra, o, widzę, widzę, ktoś tam się kryje jeszcze wewnątrz budynku. No dobra, dobra, niech przyjdzie. Może zdążą mnie zapomnieć. Idą kolejni. Dobra, to sobie poczekam na nich grzecznie. Dobra, już. Jest, jest, jest. Coraz bliżej. Tak, ja wiem, że takie wychylanie się z zamurka do oglądania... O, idzie tam coś w ogóle. Że to jest bardzo satysfakcjonujące do oglądania, jaki sprycierz, no. Wow, a tu jest promieniowanie bardzo blisko, super. No, lepiej wleźć nie mogłam. No, ciekawy, czy on wreszcie wyjdzie stamtąd, czy co? A, inny przyszedł. No, może być i tak. Dobra, to grzecznie czekamy. Nadal. Jest troszeczkę przyszedł i... To był jego wielki życiowy błąd. Ej, aż to jest takie... Nie do uwierzenia. O, widzę, tam ktoś przyszedł. Jednak chyba nie. Dobra, wychyliłam się. Zbyt odważnie chyba. A może nie? Trzeba ich tu jakoś ośmielić.
O, widzę, że idą. Tam coś jest, tu bliżej. Jej, na minimapie strasznie to trochę wygląda. Dużo ich tam się zaraz zbierze i będzie. No nic, trzeba jakoś... jakiś w miarę pomysłowy atak tutaj chyba wreszcie rozpocząć. Bo oni są jacyś wyjątkowo leniwi, jeśli chodzi o wychodzenie do mnie, jak widzę. Tam się jeden kręci. Oho. No dobra, w takim razie spróbuję tutaj trochę przebiec. I może do nich, nie wiem, z innej strony się właśnie dostać. Nie wiem, jak to wyjdzie tak naprawdę. Okej. Mam jakieś tam rozeznanie, gdzie oni siedzą. Wow. A, spróbuję w ogóle może... Aha, z tej strony to nie bardzo spróbuję. Dobra. Nie wiem, czy tu łaskawie przyjdą, czy nie. Dobra, widzę, że tam ktoś sobie biega. Tam zostali, no jasne. Nie wiem nawet, czy zginął, czy się schował. Tam są... Może warto byłoby właśnie jakoś spróbować... Też to trochę takie samobójcze, ale tam do środka wejść... Nie, to jakoś... Może nie zadziałać tak, jak chcę to zrobić. No a jednak, no takie siedzenie wiecznie tu, przed budynkiem. O! Też może przynieść zły efekt. Au! Dobra, jestem tu. Na razie w miarę jeszcze żywa, tak. Już. On znacznie mniej żyw ode mnie. I głosy kolejne wciąż słyszę. No, ja pierdzielę po prostu. Dobra, widzę ich tam. Nie wiem, no liczę, że już zaraz będzie ich coraz mniej tutaj, no. Tak, w nogi i staram się strzelać, ale to tak nie bardzo. No tańczą tam, tańczą i zadowoleni z tego. Aha, tam. Dobra, już przynajmniej ich widzę. Widzę panów. Sterczą dumni z siebie nade mną dokładnie. Dobra, czas na jakąś apteczkę porządniejszą, tak. Wow, ale zapisałam normalnie chyba w najgorszym możliwym momencie. A tak w ogóle mamy ten zwiad wykonać. Ciekawe, czy ja mogę sobie tędy w ogóle po prostu od nich przebiec, uciec. Nie wydaje mi się niestety. Co on taki jakiś żywotny? Nie wiem, czy wpadł wreszcie? Nie, zeskoczył. No to zapraszamy pana do zabawy na moim poziomie. Jeszcze tam jest jakiś. No po prostu nie wiem, jak sobie tu z nimi szybko poradzić, żeby was nie zanudzać piekielnie długo. No ej, że przestań koleś strzelać. Jak ci życie miłe. Zaraz tu jest jakiś. Dobra, padł. No niestety muszę i latarkę włączyć, co mnie bardziej odsłania, ale jednak lubię coś widzieć, do kogo strzelam i takie tam. Dobra, spróbujemy się posilić w dodatku, bo to też ważna rzecz, jeśli chodzi o leczenie się. Ryzykownie biegam, wiem.
Spokojnie, zaraz. Kolejne rozwalone. I na pewno zaraz trzeba będzie sobie zbadać, jak tam ta góra cała wygląda. Oho, ktoś mi tu strzela. Chciałam odważnie zwłoki sprawdzić, ale właśnie. Nie mogę na to za dużo też czasu tak głupio poświęcać, bo... O, apteczki. To na wagę złota w tym momencie, jak gram. Ty już nie masz żadnej, prawda? Dobra, tu jeszcze kilku aż. No i właśnie, też cały czas uzupełnianie amunicji, by nam nigdy jej nie zabrakło. Chlebek! No, to jest, nie mogę go podnieść. Tu. Wiem, że znowu ryzykuję, długo pochylając się nad zabitymi. I jak tak dalej pójdzie, jak nie zacznę sprawdzać, co tam z nimi, to jeszcze wezmę i do tych zabitych dołączę, a tego nie chcemy. Oho, oho, wiedziałam. Czyli jeszcze ktoś na pewno tam jest. Dobra. Idziemy się rozejrzeć. Dobra, tyle nazbierałam, to chyba warto zapis zrobić i możliwie najostrożniej tutaj. Nikt, więc zobaczmy. Konserwa, mniam. Au, au, au. Trochę wyżej był ode mnie, prawda? Tu gdzieś. Widzę, jak to tu, gościu, no widzisz. Było do mnie strzelać. No i oczywiście ja musiałam już prawie cały pancerz sobie zniszczyć. Pięknie. No, nie ma nic lepszego niż biegać tak w kompletnie zniszczonym pancerzu. Dobra, no są tu chyba jakieś skrzynki, fajnie. Przygarniemy medykamenty. Amunicję oczywiście też. Zaraz to już rozwaliłam. Dobra. No, warto było tu chyba w takim razie wejść. Tylko... Dobra, udało mi się już tu ładnie całkiem ich pozabijać. Tylko... pytanie, czy to na pewno było takie bardzo auć potrzebne. Czy przypadkiem ja mogłam ten budynek jakoś tam ominąć i sobie darować zabijanie się tu z nimi? No właśnie, o to jest pytanie. Tam widzę jakiś znak, może jakieś znajdźki? Nie, na tym poziomie też nie. Chociaż w sumie chyba przez budynek i tak trzeba było jakoś by się tu... Nie wiem, przedostać. Zaraz to sprawdzę. Nie wiem, to może... Nie. Dobra, teraz latarka będzie nieoceniona. Tędy jest przejście. Nie? Może mogę to nożem rozwalić? Nie. A może mogę drzwi otworzyć, jak normalny człowiek. Nie mogę? A to dziwne w sumie trochę. No. Czy gra mi chce powiedzieć, że ja pojęcia nie mam... Chyba... Dobra. Chyba, że mamy tam z punktu wyższego przeskoczyć, zeskoczyć. Zaraz się okaże. Mam nadzieję, że się nie mylą, bo jeśli się mylą, to niestety nie wiem, co robić. To nie byłoby fajne. O, nie wiem, czy tego już sprawdzałam. Nie! Tak, tędy można wyjść jakoś. Zaraz to nawet spróbuję zrobić, tylko tak, żeby nie zginąć. O! Tędy... I
Jeszcze tu zobaczę, czy na pewno nic mnie nie omija ciekawego. Oj, aha, promieniowanie. Czyli... Hop! Ej, no, najemniku. Pięknie. Dobrze cię widzieć. Owszem. Wyjście z Limańska jest bardzo blisko, ale musimy mieć się na baczności. Szybciej. No i patrząc na mój pancerz, aż płakać w te cholera. Już nie mam na co patrzeć, na jaki pancerz. Dobra, czyli... jak to wygląda tam? A ja chyba lepiej zmienię broń i... wróć do dowódcy. A gdzie jest dowódca? Dobra, na razie... No dobra, czyli moje zadanie odszukać generator. Na górze, tylko au, no jasne, jeszcze dostać musiałam. Pięknie. Dobra, troszeczkę wyżej. Nie wiem, czy mogę na latarkę sobie pozwolić, na taki luksus. Dobra, szukam generatora, ale też skrytki, którą gdzieś tu widzę na mapie. Nie wiem, czy ktoś może mnie tu zaatakować. Generator sobie poczeka. A skrytka powinna być gdzieś tu. Nie wiem, może w podłodze? Dziwnie jakoś. Na balkonie? Albo tutaj. To miałoby sens. Jej, o czym ma? Tylko tu chyba nic nie ma? Tak, to jest puste. Ale tu coś widzę. No i co, skrzyneczko zawierasz? A? Nic nie zawierasz? O, widzę coś za skrzyneczką za to. O, cudownie. No i fajnie. To z tym można iść tu szukać generatora. Dobra, gdzie tu może być generator? Stąd przyszłam. Czyli... Aha. Mam go wyłączyć, przechodząc przez budynek. Zaraz, czy ja tędy jakoś przejdę? A tędy może mogę? Nie. A może mogę pod tym? Też nie. No to zapis jakoś... Nie no, tędy weszłam. Ojejku, ja się w takich pomieszczeniach strasznie zawsze gubię. Tędy. Tędy i tu wyszłam. Teraz do tego budynku muszę jakoś wejść. W porządku. O nie, promieniowanie. Oj, bardzo, bardzo wysokie. Ale nie no, no, musi być chyba gdzieś tu wejście, dziura w murze jakimś może. No, gro to mi się zaczyna nie podobać, bo... Wygląda jakby tu nie było tego wejścia jakoś tak w miarę... ładnie zaznaczonego nigdzie, chyba że mogę jakoś... Nie no, tędy nie. Chyba, że... Zaraz. A jakbym tamtędy weszła, czyli przez budynek, muszę jakoś na dach budynku wejść? No, to by jakiś sens chyba miało. Kurde. No dobra, ale tu było to. I drzwi, których nie mogę otworzyć, ale też wyjście. No tak, brawo. Ale to kolejny plus grania w gry, które przechodziło się bardzo, bardzo dawno. Bo zawsze jest ten taki element zaskoczenia, kiedy człowiek najzwyczajniej
pewne rozwiązanie pamięta. Dobra, tak, tak, tak. Okej, okay, to było niebezpieczne. Tak, auć. Dobra, zobaczmy, czy on coś ma dla mnie. To... A co z tym? Ma coś? O, dwie apteczki. Na wagę złota, dobra. Nie wstają na razie, żeby jakoś się w oczy nie rzucić. Tu jest w miarę bezpieczne miejsce, to robimy koniec odcinka. Mam nadzieję, że ten wam się podobał. Trzymajcie się, cześć.